powstaje przy współpracy z samorządami. Dzień dobry. Do Państwa mówię dzień dobry i do naszego gościa. Witamy serdecznie. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Burmistrz Drzemna Marta Herduś o poranku w Radiu RDN Małopolska. Ogłoszone są konkursy na dyrektorów placówek edukacyjnych. Takie informacje znalazłam na stronie internetowej. No i pytanie, czy są kandydaci? Tak, mamy obecnie rozpisane 3 konkursy. To jest na dyrektora szkoły podstawowej w Sieradzy, w Niedomicach oraz przedszkolu publicznym w Żabnie. I z tego, co jest mi wiadomo, wszędzie są złożone już dokumenty, oferty, po jednej co prawda, no ale są chętni. Ale konkurs właśnie będzie, tak? Bo mam nadzieję, że wszystkie dokumenty będą formalnie ok i tak dalej i kandydatki. Bo mamy takie informacje, nawet z Tarnowa, że są konkursy ogłoszone i nie ma kandydatów. No, zmagaliśmy się też w tej mojej kadencji, były takie sytuacje i wtedy prawo przewiduje, że możemy wtedy powierzyć nauczycielowi będącemu w tej placówce funkcję PO, pełnienie obowiązków dyrektora. I tak też się u nas też tak się działo. No, trudna sytuacja, nie każdy się podejmuje coraz to nowych wyzwań. Jakie zadania stoją przed tymi placówkami, dyrektorami przyszłymi placówek, tak? Sieradza pani mówi, Niedomice i przedszkole w Żabnie. Każda z nich ma swoją sytuację, może inną od pozostałych. W Niedomicach, gdzie to jest szkoła imienia polskich olimpijczyków, tak naprawdę największych nakładów w tym momencie w naszej gminie wymaga ta szkoła. Też o tym myślimy. Mam nadzieję, że starczy jeszcze trochę czasu, żeby zaplanować przynajmniej te prace, które będą musiały być wykonane. Tam jest i udostępnienie dla niepełnosprawnych, i wymiana instalacji elektrycznej, ale też generalnie remont, bo placówka długo, długo nie była remontowana. Boisko co prawda już nowe ma od 2019 roku. W Sieradzy zaś szkoła jest obecnie termomodernizowana, pięknie już wygląda. I będziemy też w tym roku wymieniać nawierzchnię placu zabaw. Boisko sportowe właśnie z poliuretanu też ma. Przedszkole żabieńskie, które wygląda już bardzo dobrze, bo jest też w nim, akurat nie się mieszczą też oddziały żłobkowe, pięknie są wyremontowane. Również mieliśmy piękne okna, są żaluzje zewnętrzne, pięknie wyglądające. No i moja koleżanka języka polskiego, nauczycielka, powie, ile razy można mówić pięknie, muszę coś zamienić to słowo. Generalnie wygląda to bardzo dobrze. Na pewno przedszkole w Żabnie, oprócz placu zabaw, które mają żłobkowicze, a jest też ogólny plac dostępny zabaw, będziemy się starali też zaprojektować coś ciekawego dla przedszkolaków. Czyli sporo tych wyzwań, sporo oprócz dla mnie, tych edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dyrektorów. Park Wyspiańskiego, nowe miejsce na mapie Żabna. Kiedy pokazaliśmy zdjęcia na naszej stronie, w komentarzach na Facebooku, ktoś pytał, gdzie to jest. Tak, bo wygląda... Nawet mieszkańcy właśnie mają, no powiedzmy, problem, ale może już odnaleźli to nowe miejsce. Bo... Wszystkich klientów urzędu przychodzą. Było ściernisko, tak? Właśnie, przepytuję. No a był pan na Parku Wyspiańskiego? Nieformalnie, ja używam ciągle Parku Wyspiańskiego, chociaż to jest po prostu teren rekreacyjny, Żabno-Konary, a być może, że rzeczywiście w jakimś społecznych konsultacjach uznamy, że nazwiemy to Park imienia Wyspiańskiego. A dlaczego? Tak, bo może nie wszyscy wiedzą. No, żona właśnie Stanisława Wyspiańskiego pochodziła z Konar. O mały włos nie byłyby witraże też w kościele żabieńskim ręką Wyspiańskiego robione. Także Związek Wyspiańskiego jest ewidentny. Na upiększenie tego miejsca wpłynęło właśnie ten fakt, że żona Wyspiańskiego pochodziła z Konar. Wiszą tam na przykład. Jest górka, którą też można nazwać Górką Wyspiańskiego, a obok są reprodukcje obrazów związanych również z Konarami, też między innymi właśnie Wyspiańskiego. I mieszkańcy przychodzą, polubili już to miejsce. Powiem, strzał w dziesiątkę. To jest coś niesamowitego. Najlepiej chyba wykorzystane pieniądze z rewitalizacji w tym momencie to jest właśnie ten Park Wyspiańskiego. Tam jest prawie 3 hektary terenu, które rzeczywiście, tak pani powiedziała, zresztą ja też o tym mówiłam, było ściernisko, jest San Francisco. Pewnie, że zawsze można jeszcze coś poprawiać, coś dodawać, ale są place zabaw, jest plac zabaw, jest siłownia zewnętrzna, są pomosty piękne, drewniane, świetnie wyglądające.
pergole, kwietna łąka, która teraz wygląda bajkowo. Rozkwitła. Czyli padło słowo rewitalizacja. W ramach właśnie rewitalizacji udało się tę inwestycję wykonać, ale nie tylko tę. Tak, to jeszcze mamy rozdanie 2014-2020. To wykonaliśmy rewitalizację za łączną kwotę blisko 15 milionów złotych. Z tego blisko 5 milionów to były środki gminy. 8 milionów to były środki właśnie Urzędu Marszałkowskiego, środki zewnętrzne, środki unijne. Do tego też, ponieważ przetargi poszły wyżej, użyliśmy też środków rządowych z RFIL-u, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wspomogliśmy się także w Łęgu środkami rządowymi ze Sportowej Polski. Ale wróćmy właśnie do tych poszczególnych etapów. W Żabnie są wykonane dwa elementy w ramach rewitalizacji. To są właśnie Żabno-Konary, o których mówiliśmy, i przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie stawów Świętego Jana, na Świętego Jana, właśnie z tym skateparkiem, o którym wielokrotnie tutaj też rozmawiałyśmy. W Łęgu amfiteatr, miejsce do rekreacji z grillownią, stadion. I w Niedomicach, jeszcze nie otwarty, ale już oddany, małe pozwolenie na użytkowanie, dom, centrum kulturalno-społeczne. To są niesamowite rzeczy. Zamykamy pewien okres już, który za nami, a w nowym rozdaniu przygotowujemy się, żeby być gotowymi na nowe nabory, też w ramach rewitalizacji. Przygotowujemy nowy program rewitalizacji naszej gminy do roku 2030. To co już macie zaplanowane? Jesteśmy na etapie przepytywania naszych mieszkańców i teraz jest wielka prośba, bo do 19 czerwca można jeszcze pobrać te ankiety w sposób internetowy, wypełnić i oddać lub też wziąć druk w wersji papierowej. Czyli wypełnić. Mieszkańcy mają głos, tak? Co chcieliby, aby powstało? Warto się wypowiadać, bo jest tam te pytania dotyczą, można się określić, z którego sołectwa się pochodzi, można też powiedzieć, do którego sołectwa powinny na przykład pieniądze trafić i na jaki cel, jakie problemy mają rozwiązywać, jak chcą być efektem. Na to wszystko liczymy. Do tej pory wiem, że jest tych ankiet mało wpłynęło jeszcze. Liczę na to, że sołtysi coś jeszcze doniosą i liczę też, że ta audycja pomoże. Ma pani taką ankietę ze sobą? Mam taką ankietę. Mogłabym zobaczyć. Proszę bardzo. Dużo tych pytań? Sporo, ale obszerna, ale też jest takie, które zaznaczam, które wybieram. Nie muszę wszystkiego, nie na każde pytanie muszę odpowiadać opisowo, mogę po prostu je wybrać, zdecydować, zgodzić się bądź nie ze stwierdzeniami ankiety. Widzę, że młodzi ludzie też mają prawo głosu, tak, bo można kategorię zachęcam, tak zaznaczyć, tak, do 18 roku życia. Myślę, że ten skatepark, o którym rzeczywiście rozmawiałyśmy podczas, tak, poprzednich spotkań, zapowiadała, no były tam problemy z, tak, otwarciem, tak, ale co? Daliśmy radę. Daliście radę, tak, działa, cieszy się zainteresowaniem. Ogromnym. Tam są cały czas młodzi ludzie, dzieci na rowerach, na rolkach, na deskorolkach. Naprawdę to jest coś, co, ile jeżdżą już legalnie, bo o to mnie pytali, tak już się nauczyli, że długo jeździli nielegalnie. Sami otwarli to sami miejsce. Pytają, czy jeżdżą legalnie. Tak, jeżdżą. Pani burmistrz, legalnie. Jakie konkretne może pytania, przykłady? Na co chcielibyśmy zwrócić właśnie uwagę? Pytań. Są to pytania z zakresu. Trzeba wybrać według ankietowanego, które sołectwa właśnie powinny być do tego dedykowane, że mają taki problem na przykład zdegradowania, bądź też naprawy jakichś rzeczy, które są na tym sołectwie, problemy ekonomiczne, problemy społeczne, czyli te problemy są wymienione, które z nich mogą być rozwiązywane w ramach programu rewitalizacji. Należy też wybrać na przykład problemy związane z jakością życia. Na podstawie tych pytań ten firma, która nam wykonuje program, prawda, będzie analizowała i będzie wpisywała konkretne proponowane rozwiązania do tego programu. Tak jak w poprzednim znalazły się na przykład Park Wyspiańskiego, również z powodu tego, że ktoś wybrał ten teren do rewitalizacji. Tak samo tutaj też chcemy, liczymy na tą pomoc mieszkańców, bo sami wiedzą najlepiej, gdzie, co i kiedy jest potrzebne.
Jest też takie pytanie, którym gdyby pani mógł realizować w ramach programu rewitalizacji zadania, wnioskować może również podmiot gospodarczy, osoba prywatna, to jakie przedsięwzięcia chciałaby pani zrealizować w ramach programu rewitalizacji, otrzymać wsparcie finansowe? Też to liczymy na taką otwartość i przemyślenia właśnie naszych. Jeżeli słuchają nas mieszkańcy, gdzie taką ankietę mogą pobrać? Czy papierowo można to jest zrobić, na czy online? Na naszej, na dzienniku podawczym u nas i na naszych stojaczkach, jak my w urzędzie na dole, można pobierać. Naszym gościem jest burmistrz Drzebna Marta Herduś. Sporo wydarzeń kulturalnych u was w całym regionie. Może uda się podsumować, chociaż już 8:22. Ale o tym, co przed wami. 18 czerwca piknik rodzinny. Sporo tych imprez rodzinnych. Bardzo w dużo tym rodzinnych czasie. Organizują je w ostatnim czasie. To organizował Klub Polan i OSP Żabno. Dwudniowe z rozrywkami sportowymi. Mnóstwo rodzin. Podobnie przedszkola, w Łęgu, jedynka, dwójka, wspaniałe po prostu uroczystości, bo też występy dzieci, też nauczycieli, a więc cieszę się, bo wszystko jest pod znakiem nie tylko Dnia Dziecka, który minął, ale czy Dnia Matki wcześniej, ale tak, czy Dnia Ojca, żeby nie pominąć, ale generalnie rodzin. I przed nami 18 czerwca również zapisuję się, zapraszam wszystkich na piknik, czas dla rodziny, integracja międzypokoleniowa. Piknik pod patronatem marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Grant otrzymała Stowarzyszenie Czterolistna Koniczyna. Partnerem jesteśmy zarówno my, gmina Żabno, jak i Stowarzyszenie Zielony Zakątek. Wszystko odbędzie się 18 czerwca. Staramy się modlitwą chyba, tylko tyle można powiedzieć. O dobrą pogodę. Będzie wiele zdarzeń, będzie to międzypokoleniowo, czyli przyjdzie również stowarzyszenie, to jest Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start i najszybsza babcia świata Barbara Prymakowska, która poprowadzi zawody sportowe. Będzie wiele animacji dla dzieci, również zajęć kulinarnych. Dla starszych i dla dzieciaków na scenie będą występować tancerze utytułowani. Myślę, że warto przyjść już 18 czerwca i za tydzień z kolei 25 czerwca już zapraszam właśnie na Park Wyspiańskiego Żabno-Konary, gdzie będzie również, generalnie otwieramy oficjalnie ten obiekt piknikiem ekologicznym. Wiele rzeczy, zabaw oraz możliwość też dobrego jedzonka. Będzie taka możliwość właśnie 25 czerwca. Gala sportu przed wami. Wiem, że OSP świętowało nie ciecza, tak? 160 lat szkoła. Tak, szkoła. Dużo się dzieje. W Łęgu Tarnowskim, a w niecieczy bardzo 120-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej. Duże wydarzenie dla samej straży, ale także jak było... Można było zauważyć dla całej miejscowości. Piękne wydarzenie. Dziękuję tutaj wszystkim organizatorom, współorganizatorom, bo byliśmy też organizatorem tego wydarzenia. Aby kolejne wydarzenia mogły mieć miejsce, jest ogłoszony chociażby małopolski budżet obywatelski. Mieszkańcy gminy Żabno mają tam jakiś swój projekt. Jeszcze jest głosowanie, trwa do 16, można pobrać, wziąć kartę, wypełnić. Głosujemy wspólnie na nasze zadanie Tarczy 34. Dobrze, chyba powiedziałam. Co to będzie? Co to ma będzie być? Z kulturą za pan brat. To byłby już, gdybyśmy wygrali, to jest to już, byłby to szósty budżet obywatelski w gminie Żabno. Bo już pięć, teraz właśnie wykonujemy piątą edycję. Za tym stoi Gminne Centrum Kultury i pani dyrektor Marta Warias. Robimy to teraz wspólnie z księdzem Szostakiem, czyli oprócz tego, głosując państwo na Tarczy 34, razem głosujemy również na karcie, jest wydarzenie teatralne i muzyczne o błogosławionej Karolinie. Warto zagłosować, warto potem korzystać z tych wydarzeń, które są dzięki temu budżetowi. Mam jeszcze sporo pytań, ale musimy kończyć, więc na kolejną rozmowę pewnie się umawiamy już dziś. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Burmistrz Żabna Marta Herduś była naszym gościem. Słowo za słowo. Poranny gość radia.